Witamy wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj mój operator Iwonka, z tyłu chłopaki kibicują. Opowiadamy, jak to wygląda. Na tą chwilę 12 gołębi młodych jest odstawionych. Niedługo będzie następna ósemka. Gołębniczek wygląda w ten sposób. Małe drzwiczki do wejścia. I pokażemy, jak tutaj sobie część siedzi. Gołąbków. A część jest na wolierze. Zaraz pokażemy. Tu na dole, pokaż mi, Łąciu, są karmniki. Karmniki aluminiowe. Woda. Filozofii nie ma. No, gołąbki teraz sobie odpoczywają. No, coś tam zostawiły, więc będą jadły, aż wszystko wyjedzą. Trzeba uczyć, żeby wszystko jadły. Drugi na zmianę. Karmniczek. Muszę jutro wszystko popowieszać. No i tutaj ekipa sobie siedzi na wolierce. Jak widać, wcześniej tak fajnie były wyłożone na słoneczku. Ale teraz troszeczkę, jak widać, się w tą stronę. O, cyk. Teraz, no, tak jak widać, tutaj dużą wolierkę zrobiłem. Gołąbki się mnie akurat nie boją. Tam, co maluszki, chodźcie, chodźcie. To jest mały tadzik. No, mnie się nie boją, ale jak ktoś obcy przyjdzie, albo osoba, która nie chodzi, to one od razu, nie no, to wiedzą, że ode mnie jesteś. To od razu się chowają, a tak one tego, jak ktoś mówi, się nie boją, nie, maluchy? Także nie jest źle. No, teraz będą mocny futer dostawały. Tutaj zrobiłem, żebym mógł sobie na przykład wejść czy coś. Woliera funkcjonalna. Jeszcze zostaje nam zrobić tutaj wylotkę na drzwiach. I tego, tak jak widzicie, no gołąbki są w porządku. Jakoś tam nerwowo nie reagują, nie skaczą, nie uciekają. Przychodzę tak do nich. Bardzo kumate. Cały czas patrzą ten, nie? Maluchy. Także wszystko gra. No, fajnie. Tutaj jeszcze będziemy robić szufladę na dole. A u góry będziemy dawać ten, jak to się mówi, poliwęglan. Żeby tym gołąbkom nie zaciekało. No to tymczasowo tak, takie grządki zrobiliśmy, ale myślę, że chyba cały regał na tamtą ścianę pójdzie. Z tej strony jeszcze pójdzie pleksy. I one będą miały tak jakby dwie ścianki osłonięte. Tutaj jeszcze pójdzie dół pleksy, tutaj pleksy i u góry. No i od tej strony swobodnie będzie powietrze wchodziło, a dzięki temu, jak to światło będzie grzało, przez pleksy będzie jeszcze lepsza temperatura, czyli będzie je bardziej dogrzewać, nie? No, także tutaj będzie, w tym miejscu zrobimy taką wylotkę. Tam, jeżeli chodzi o kwestię zaciemniania, to będzie, to już tam z tatem rozmawiałem, to mi takie dwie kantóweczki fajnie zlicuje. Będziemy mieli taką do zasuwania, żeby regulować dostęp światła. No, co jeszcze chcemy zrobić? Tutaj będę chciał zamontować mały solarek, bo już widziałem, już mam w koncepcję wywiecznik, który będzie wyciągał powietrze zużyte. Przez całą noc będzie chodził, bo w dzień będzie ładowały solary. No i dwa kanały wlotowe od tyłu jeszcze powietrza chcemy zrobić. I w zasadzie to tyle, żeby było pod zaciemnianie. Także będziemy co jakiś czas nagrywać. No mówię, młotków na razie jest 12 sztuk odsadzonych. Zaraz tego, jak to się mówi, zaraz przejdziemy, jak Iwonka da pauzę. Przejdziemy jeszcze do gołębniczka rozpłodowego, to wam pokażę. I tego, jak to się mówi, tak na szybko. I będziecie widzieć, jak to wygląda, nie? Jesteśmy w gołębniczku rozpłodowym. Chodź tu perełko. Chodź tu perełko, chodź tu, pokaż się. Spokojnie. Od Mareczka, fajna samica, jak nie ma partnera, to normalnie na ręce przychodzi brucha i uderza. Ten, tutaj dwa młodeczki są właśnie zaobrączkowane. Tą samiczkę na czerwonego sparowałem. I tak jak widać, nawet u młodych, jakie fajne odchody. Tutaj zaczynamy coraz więcej podawać takich właśnie preparatów typu jakieś moje warzywka. Też ziółkowe takie, później pokażę, tam są nagrane takie dwa preparaty, co robię, jak karmy. No, samiczka fajnie się trzyma,
dostaje wszystko tak jak trzeba. To jest jej partner. Będą takie szpaki chyba jak ona, takie ładne. No co, perełka, no co? Wiesz, jaka ten... No... Tutaj może pokażę te ciemne. Właśnie po imbredzie tego 69-37. Cześć, mały. Tak, tak. O, tu są maluszki. Jeszcze niedługo będą przerzucane. Już powoli, no, już powoli zarastają. Tak jak widać, takie ciemne, ciemne nóżki. No. Fajne wyszły. To jest właśnie z połączenia tej 74 marka na imbreda tego 69-37. No. No, ze strzałeczką taki fajny wyszedł. No. Nie mały? Tak. Także. No tutaj będę musiał im dzisiaj jeszcze posypać do miseczki, bo młode się uczą od starych. Stary trochę za dużo nie sprzątam im. No to nie ma sensu. Muszą się, jak powiem, odparniać, swoje wyrabiać. To ci pokażę, takie fajne są, białe. Na pewno ci się spodobają, Iwanciu. No ty zawsze mówiłaś, żeby były białe, to jest taki szpakowaty biały, nie? Spora traku. Ładny gołąbek będzie. Będą samczyki, bo takie duże dość. I ten. Taki szpaczek. Drugi będzie bardziej biały. Ciekawy. No i sobie mały. Idź, idź, idź. No, weźmiemy braciszka. Braciszek to taki typowo biały. Gdzieś tam czarna rodka. Jeszcze lepiej, nie? Tak? Ten będzie twój. Będą duże. Dużego. Gdzie? A to taka sucha, gdzieś tam sobie tego dotknął i mu tego. Nie ma problemu. Patrz. Też będzie ciekawy, nie? No, ten będzie twój? No, zapamiętam. 0,5. No. Także fajnie tutaj. Młodeczek sobie. Idź, idź, mały. No, idź, idź. No, a tutaj jest samczyk i samiczka od nich. Chodź tu, ratrak. O kurde, tutaj będzie ciężko go złapać. Chodź, ratrak. Chodź. Kurde. Faktycznie tutaj będzie go ciężko chwycić. Chodź, ratraczek, chodź, chodź. O, głęboko. Głęboko jest, tylko delikatnie weźmiemy. No, ratrak w formie jest. Tu widać. Ładnie. Wszystko. O, widzę pierwsze. Wyrzucił lotko. Akurat. No. Nie? Pokaż się, staruszku. Dzieci białe to będą po nim. Ciekawe. Niech sobie idzie tam do partnerki. Idź, idź. No idź, mały. No. Ten. A, to jest ta 74 tutaj. Od tych ciemnych. Samiczka. Tak. No i tutaj mamy tego, jak to się mówi. Poszedłem w to, co wcześniej Rafał, ku niego patrzyłem, czyli konopie mają cały czas, jak młode teraz będą karmić, to konopie sobie leżą i wybierają, a karmę daje później. Także tutaj zobacz, jak walczy. Raczej włączył na tego. A jest ten 3608, syn tego 6937. Patrz, ma dwa młotki, pach, jak skubany, widziałeś? Jest. Jest mój ulubiony. No, dobrze, dobrze. Tak, tak, i tutaj też. Tutaj zobacz. Też są takie maluchy. I ona też, to jest ta córka 377. 10968. Nie? Perełko. Tak jest. Mają robić. No, tu jest ten 1009. On ma też, to on, ona właśnie jest tym samczykiem. Nie, spokojnie, on sobie na powoli pójdzie, ja go sobie złapię. No i idź, mały, idź, idź, żeby go nie ten. Chodź, chodź, chodź. O! Spokojnie. Ten mi ucieka, kurde. No, bo młotki są przyzwyczajone do mnie. No i on jest z tą samiczką. To jest gołąb z 2009 roku. Zobaczcie, 2009. Cztery młode będziemy mieli do lotu. No.
na córkę 377, ale samiec mi się bardzo podoba. Jest. Spokojnie, dziaduś, spokojnie. No, ale jest witalny, powiem ci. Jak na swój wiek. A zobacz, jak go tu puścimy, jak będzie tego. Patrz. O. Patrz. Na swoje terytorium. No. Także. Także tutaj. Jeszcze sobie mówię tutaj. Te, tu akurat ostatnie młode. No. Się zapowietrzysz zaraz. No. No. Ostatnie tutaj młode, bo będzie 6 młodych z tej pary będę miał do lotów, nie perełko? Co? No chodź. Zobacz, widzisz? A, patrz, wiesz? No, lubię czasami się pobawić, a młodziaki też żywe w tym. Jutro będę obrączkował. Jutro będę obrączkował te i tutaj po tym. A nie, tamte później troszeczkę. Także okej, już nie będziemy ich denerwować. Głębnik suchy i tylko tyle, jeżeli chodzi o rozpłód. Filozofii nie ma, to co trzeba dostają, minerały, karmy, woda. Wody mają. Zaraz obok jeszcze naleję, bo obok ma Jarek, te rozpłodowe. I tyle, gołąbki naprawdę fajne. Tutaj siodełka im dokręciłem, żeby miały. No to jednak samice lubią sobie siedzieć, nie? Tutaj widać, puszek zrzucają, więc zdrowie jest ok. No i co? Iwonka czasami będzie mi pomagać nagrywać, nie? Żabciu. No i tyle. Także tam dokleimy dwa filmiki. Będziecie widzieć, jakie miksy robimy. I to dostaję. Tu na przykład jest ten miks. Jest taki ziółka bardzo mocno. I dostaję. No. To już nie chodzi o samą karmę, ale chodzi o to, że na karmę idzie, nie? Aż tu czuję. No. No, zapach bardzo mocny jest. Tak, także. Tak wygląda karma dla młodych, które będą zaciemniane. Mocna, dużo konopi. Tutaj mamy nasze błotko. I to wszystko będziemy teraz zalewać. Zalejemy tym błotkiem. Zobaczcie, jak to wygląda. No, oczywiście melasa to od czego innego, dzisiaj nie było tego podawane, ale zobaczcie, cyk, jak to wygląda. Zalewamy. O, bardzo fajnie. I teraz mieszamy. Było, mamy do tego liniowe termiki, żeby karma, która jest zrzucona, była w liniowych termikach, nie? Do wody co idzie? Dzisiaj czysta, bo tutaj coś na karmę, woda będzie czysta. Widzicie, wymieszaliśmy. I taką mokrawą karmę podajemy. Także tutaj w takim miksie jest herbata naturalinę, jest taki syrop z doktora Wolca. Drugi raz spalił mi mikser. No bo buraki robiliśmy, nie? Nie wytrzymała maszyna, kurczę. Ja też. No właśnie. Ale przeprosiłem i chyba będzie dobrze. Nie? No. Powiem ci, że tutaj temperatura, jak jest ta folia, to taka jest, no dobra. Gorąco. No. Będzie chyba trzeba tą folię ściągnąć. Bo faktycznie jest już tutaj trochę za duża temperatura jak dla mnie. Ale gołąbki, tak jak widać, noski mają suchutkie, więc jest dobrze. Tu, chodź ma, chodź. A, tak jest, chodź perełko, chodź. Tak. Tak jest. Tak jest. No dobra, już nie wkurzaj go. Dobra. To dziękujemy, oglądajcie. Tam któregoś dnia, może pod koniec tygodnia i włączył, nakręcimy, jak robimy jakieś herbatki, inne rzeczy takie, nie? No, pokażemy. Tak jest. Im więcej łapek w górę, tym bardziej motywujecie nas do tego, żebyśmy sobie nagrywali dla was, nie? Także lecimy. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się.